W 17. kolejce Tarnowskiej Ligi Futsalu w pierwszym meczu Topikar Autoczęści wygrał 4-1 z Pchełkowski Tarspet. Drugie spotkanie zakończyło się wysoką wygraną 5-1 do 1 Kocik Grabówka nad grupą Azotyprorem. Prorem. Gry w Borzęcin poległy 1-5 w starciu z Westowią Okna Pawłowski. Drużyna FTMP MPEC pokonała 3-2 kontrol proces Lux Torpeda. Rock'n'Roll przegrał 1-5 z Lumaro Elbut. Na koniec kontrol proces zwyciężył 5-4 z Rock'n'Roll na czele tabeli Lumaro Elbut. Na drugim miejscu jest Topikar Autoczęści a Trzecią lokatę zajmuje grupa Azoty Prorem. Szersza relacja w programie Futsal w Tarnowie o godzinie 20.15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Relacja dostępna będzie także na stronie w TV.